Większość leków jest w postaci tabletek i trzeba je część popić. Każdy z nas ma swoje nawyki. Jedni najczęściej piją wodę, inni herbatę czy soki. Ale czy zastanawialiście się, czy ma znaczenie, czym popijamy tabletkę? Już na wstępie odpowiem na to pytanie. To, czym popijamy leki, ma ogromny wpływ na to, jak zadziałają na nasz organizm. Popularne napoje mogą osłabić działanie leków bądź spotęgować je i w konsekwencji doprowadzić do bardzo poważnych skutków ubocznych, w tym nawet do zgonu. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcę temu, jakie grożą nam interakcje związane z popijaniem leków popularnymi napojami. Na początek pyszny, zdrowy grejpfrut. Z racji tego, że jest uważany za wyjątkowo zdrowy owoc, często pijemy soki grejpfrutowe i jemy go podczas różnych chorób. Problem w tym, że grejpfrut zawiera furanokumaryny i bergamotynę, które hamują działanie pewnego ważnego enzymu. Mowa tutaj o cytochromie P450, który katalizuje metabolizm wielu leków, np. antybiotyków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków na nadciśnienie, leków uspokajających i nasennych, przeciwpadaczkowych i wielu innych. W rezultacie spożycie grejpfruta podczas stosowania niektórych leków blokuje ich metabolizowanie, a to zwiększa ich stężenie we krwi i, co za tym idzie, wzmaga działanie leku i zwiększa ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Przykładowo. Kiedy pacjent bierze jedną tabletkę leku nasennego, która ma mu jedynie pomóc zasnąć, tabletka taka popita sokiem grejpfrutowym zadziała znacznie silniej. Tak jakby pacjent po prostu przyjął o wiele większą dawkę leku. I w najgorszym możliwym scenariuszu taka osoba może się już po prostu nigdy nie obudzić. Co ważne, nie tylko grejpfrut może hamować działanie cytochromu P450. Wykazano, że podobne działanie mają też inne owoce cytrusowe, takie jak pomelo, limetki, papaje, granat i karambola. Generalnie popijanie leków sokami to bardzo kiepski pomysł, a już zwłaszcza sokiem grejpfrutowym. Aby uniknąć interakcji z lekiem, nie pij soku grejpfrutowego ani nie jedz grejpfrutów co najmniej 4 godziny przed i 4 godziny po przyjęciu leku. Nie wolno także przyjmować wyciągów z grejpfruta w postaci np. kapsułek. Drugim rodzajem napojów, którymi często są popijane leki, jest kawa i herbata. Wiele osób bierze leki rano podczas posiłku i naturalnie pije w tym czasie albo kilka chwil później poranną kawkę czy herbatę. Pobudzające działanie kawy zawdzięczamy zawartej w niej kofeinie, a w herbacie znajduje się teofilina. Są to związki, które przyjęte z niektórymi lekami mogą działać podobnie jak sok grejpfrutowy, czyli zwiększać ich stężenie we krwi. Nie muszę przypominać, że skutki mogą być niestety opłakane. Kofeina może zwiększać siłę działania leków przeciwbólowych, m.in. kwasu acetylosalicylowego, który znajdziemy np. w popularnej aspirynie. Aby uniknąć interakcji, należy zachować minimum 2-godzinny odstęp pomiędzy wypiciem filiżanki kawy a dawką tego leku. I pamiętajcie, że kofeinę znajdziemy także w wielu napojach gazowanych, takich jak Coca-Cola czy energetyki. Kawa i herbata zawierają także garbniki, które potrafią adsorbować na swojej powierzchni różne substancje, w tym także leki. Wspominałam o tym w odcinku, co wolno pić podczas jedzenia i do niego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Popijanie preparatów z żelazem, mocną herbatą, powoduje, że żelazo nie jest wchłaniane, a leczenie niedokrwistości takim właśnie sposobem po prostu jest nieskuteczne. W niektórych przypadkach nawet kilkugodzinny odstęp między wypiciem herbaty a przyjęciem leku może nie być wystarczający. I w takim wypadku powinno się po prostu ograniczyć lub wyeliminować z diety kawę, herbatę, a także napoje gazowane typu Coca-Cola.
W interakcję ze składnikami herbaty może wchodzić także haloperidol. To jest lek wskazany do leczenia stanów urojeniowych oraz maniakalnych oraz flufenazyna, czyli lek stosowany w leczeniu schizofrenii i psychozy paranoidalnej. Herbata może zmniejszyć działanie tych właśnie leków nawet o 90%. W rezultacie lek nie wywoła efektu terapeutycznego, a pacjent może wtedy stanowić niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale także dla otoczenia. W napojach mlecznych znajduje się spora ilość jonów wapnia, a te z niektórymi lekami tworzą nierozpuszczalne sole, w konsekwencji zmniejszając ich wchłanianie. A jak lek się nie wchłonie, to po prostu nie zadziała. Warto też dodać, że nawet leki stosowane na osteoporozę popite mlecznym napojem mogą nie zadziałać. Ja wiem, jak to brzmi, bo przecież mleko i nabiał są szczególnie wskazane w leczeniu tej choroby. Jednak substancje o egzotycznej nazwie bisfosfoniany niestety nie mogą być łączone z jonami wapnia. I w takim przypadku należy zjeść jogurt czy wypić szklankę mleka minimum 2 godziny przed lub po przyjęciu leku. I to samo dotyczy antybiotyków. Podczas ich stosowania zaleca się jedzenie kefirów i jogurtów, jednak w odpowiednim odstępie czasowym. Połączenie antybiotyku o nazwie tetracyklina z mlecznym napojem może zmniejszyć jego stężenie we krwi nawet o połowę. Na napoje mleczne należy również uważać podczas stosowania preparatów dojelitowych, które rozpuszczają się dopiero w zasadowym środowisku, czyli w jelicie. Takie leki często działają drażniąco na błonę śluzową żołądka, a otoczka ma przed tym chronić. Popicie ich mlekiem może spowodować rozpuszczenie leku we wcześniejszych odcinkach przewodu pokarmowego i bolesne uszkodzenie błony śluzowej żołądka, a to w konsekwencji często prowadzi do wrzodów. Wiele osób, zwłaszcza babcie, uważają, że ziółka to taka zwyczajna ziołowa herbatka, która absolutnie nie może nam zaszkodzić. Nie zawsze jest to prawda. Przykładowo dziurawiec zmniejsza skuteczność tabletek antykoncepcyjnych. Z kolei napar z siemienia lnianego powleka ściany przewodu pokarmowego, co utrudnia wchłanianie w zasadzie wszystkiego, w tym także leków. Tego w zasadzie nie ma potrzeby tłumaczyć. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien popijać żadnego leku alkoholem. Ilość interakcji, które mogą wtedy nastąpić, nadaje się na kolejnego shorta, więc jeśli jesteście ciekawi, to dajcie znać w komentarzach. Przypomnę tylko, że wyjątkowo niebezpieczne jest popijanie paracetamolu alkoholem albo zażywanie go na kacu. Mówiłam o tym w odcinku o paracetamolu, do którego link znajdziecie tradycyjnie w opisie filmu na dole. Pamiętajcie także, że nawet zachowanie kilkugodzinnego odstępu czasowego w przypadku alkoholu i niektórych leków może nie być wystarczające. Bo każda osoba metabolizuje alkohol w trochę innym tempie, a nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych interakcji z lekami. Podsumowując, leków nie należy popijać sokami, napojami mlecznymi, ziółkami, herbatą, kawą, a tym bardziej alkoholem. Najlepszym napojem do popijania leków jest najzwyklejsza letnia przegotowana woda. Podkreślam przegotowana, bo woda mineralna zawiera spore ilości jonów wapnia, dlatego nie wolno popijać nią niektórych leków. W dzisiejszym odcinku wymieniłam tylko małą część interakcji, które mogą nastąpić, jeśli połączymy leki z wymienionymi napojami. Ale tak naprawdę jest ich znacznie więcej. Dlatego najlepszym i najbezpieczniejszym pomysłem jest popijanie dosłownie każdego leku tylko i wyłącznie letnią przegotowaną wodą i zachowanie odstępu minimum 2-godzinnego pomiędzy zażyciem leku a spożyciem produktów mlecznym, wypiciem kawy, herbaty, soków czy ziółek. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy odcinek Wam się podobał i klikajcie łapki w górę, jeśli tak było. Zapraszam na moją stronę na Facebooku, aby dodatkowo suplementować wiedzę, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!